cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Takim już kończącym, krótkim. Przepraszam z góry wszystkich, którzy będą zawiedzeni, że nie jest to 1:1 seria, ale tutaj właściwie chciałem tylko pokazać takich głównych przeciwników, czyli bossów, jakich jeszcze do końca możemy spotkać. Tam spotykamy też kilku pomniejszych przeciwników nowych, więc nie jest tak źle. Ogólnie, tak jak mówiłem, około 25 przeciwników. Mamy czas przejścia gry około 8 godzin. Nic to tego zajęło. I im dalej jesteśmy przed, tym łatwiej faktycznie jest. I ten poziom nowicjusz, tak jak tutaj pierwsze podejście do bossa i pad. Tutaj dość długa walka z bossem kolejnym, gdzie trzeba po prostu te macki, właściwie nie ma potrzeby strzelać. Na początku nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale ogólnie raczej strzelać tam tą wielką głowę, która jest po lewej stronie, wykorzystując odpowiednie żywioły. Na początku strzelałem tu, bo są się dobra, ale ogólnie żywioł niebieski strzelamy. I teraz znowu dwa niebieskie, jeden czerwony. Nie jest to jakiś wielki problem. Ten boss też padł za pierwszym razem. I no, trzeba powiedzieć, że są dość ciekawie zrobieni ci bossowie. O, to jest taka historia. Przenosicie. I trzeba chyba strzelać od poszczególnych tuneli, wyskakuje. I trzeba w niego strzelać. No i tu znowu akcja z mackami. A potem się zorientowałem, że chyba nie trzeba w te macki w ogóle strzelać, bo one sobie tam są. Wystarczy strzelać w głowę, tam leży, jest odnóże. Ja nie patrzyłem na te maski, tylko jak strzelasz w to odnóże, potem w drugie odnóże to ognia. No to też go można pokonać w miarę. Jest parę takich momentów, gdzie można się wystraszyć. Nagle się pojawia jakiś, siedzisz korytarzem, ktoś się pojawia i trzeba strzelać. Albo podchodzisz do filaru, żeby, dobra, spoko, filar, checkpoint. Tylko jak dotykasz filaru, pojawia się dwóch wielkich przeciwników i trzeba z nimi zawalczyć. Albo są takie retrospekcje, że cię przenosi do tunelu i zaraz, a potem sobie retrospekcje właściwie przenosi. A potem wracasz i masz od razu przeciwnika przed sobą i trzeba z nim walczyć. Więc parę jest takich fajnych motywów. No właśnie, nowe rozwiązania w grze tutaj też są. Tak będę mówił, to razem podsumowując trochę grę. Tak jak mówię, nie jest to jakieś straszne drogie gra, bo ktoś się zastanawia, co tu sobie teraz zagrać. Jeszcze będzie na przykład w promocji przeceniona. To ja polecam zagrać. Mimo że pierwsze ma jakieś podejście i spotkanie z tym, myślałem sobie, że no, nie do końca. Ale grałem już tutaj trochę słabsze tytuły na kanale, możecie sobie tam zobaczyć. A to nie jest taki zły tytuł, ma dość sporo tych umiejętności i no, broni. Nie mogę powiedzieć, że ma dużo broni, ma 4 bronie, ale każda jest tam, może być ulepszona. Bardzo łatwo zdobyć platynę, to trzeba powiedzieć. Jeżeli ktoś jest wspieraczem, kolekcjonerem platyn, to tutaj przechodząc normalnie sobie grę, można zdobyć platynę, ale tutaj też ktoś pisał u mnie w komentarzu, że jedno trofeum jest jakby zepsute, nie wiem, może już je naprawili, a może coś przeoczyłem. Brakuje zeskanowanego jednego z przeciwnika, bo jeżeli spotkamy nowego przeciwnika, to po wygranej walce z nim powinniśmy go przeskanować, żeby jakby wpisać go do naszej bazy. Tutaj już jest końcówka, kiedy przenosimy się do tego wielkiego ostrościanu, tak to chyba trzeba nazwać, i tu już jest walka z ostatnim bossem. Nie wiem, ile jest zakończeń, czy są dwa zakończenia, czy jedno. W każdym razie tutaj po przeniesieniu się trafiamy do ostatniego bossa. Zanim tutaj się dotrzemy, jeszcze trzeba skorzystać z takich właśnie portali, przed którym teraz stałem. To są te portale do szybkiej podróży. Ale szybka podróż polega na tym, że nie, że przenosimy się po tych wszystkich planetach, gdzieś tam jest 15 miejsc, do których się możemy przenieść, tylko jest właściwie 3 takie miejsca. Jak widzicie, wszystkie zdolności zdobyte.
jeszcze mam 6 punktów w zapasie, także tak dużo można zdobyć tej wiedzy. Więc spokojnie można chodzić, bez obawy, że coś tam przeoczycie, bo jeszcze zostanie tej wiedzy na tyle, żeby mieć na plus 6 punktów. To nie jest, że ja zdobyłem 6 kostek z wiedzą. Pomyślcie sobie, ile musiałem zdobyć kostek, żeby nabić 6 punktów tych umiejętności, bo do wykorzystania. Bo na jeden taki punkt to jest około 4 kostek. Więc jakby tak liczyć, no to 24 kostki zdobyłem dodatkowo. Dobra, posłuchajmy. This will all be just a distant memory. The remaining human specimens will suffice. I am close to unlocking the code, fulfilling my mission. You will find solace in the fact that you were a part in one of the greatest discoveries in the history of sentient life. I will not leave my friends here with you, monster. You're not surviving this. Disappointing. I preferred the optimal solution to this conundrum, one that would benefit all sides. But you leave me no choice. It's only a matter of time before I break the protection my creator granted you. W finalnej walce okazuje się, że mamy takiego przeciwnika, czyli no znowu małpa, tym razem opancerzona. Tutaj mógł pomyśleć, nie wiem, ktoś wymyślić cokolwiek innego, a nie taką opancerzoną małpę. Fabuła też jest fabularna, też jest w miarę spoko. Nie jest jakaś tragedia. Bardzo się zaciekawiłem tą całą historią, o co tu chodzi. I można trochę się w to zagłębić. No tutaj walka nie jest jakoś strasznie wymagająca, chociaż no nie zwracam uwagi nawet na to, że on tam gdzieś tam lawę zostawia. Na górze są te robociki, którego tam, nie wiem czy go wzmacniają, ale na wszelki wypadek starałem się je rozwalić. No i spowolnienie czasu, ładunek, broń. To jest może też kwestia, w tym przypadku wychodzi ten nowicjusz, że jest prościej, a te robociki chyba trzeba je rozwalić, żeby on stracił tam swoją osłonę. Ja dopiero później zakumałem, o co tu chodzi. Także zdrowie też już prawie teraz straciłem i mogłem zginąć. Ale ogólnie ta pułapka, która jest płynna i potem w głowę, bo to są się dobra i co, w głowę i zero. No się okazuje, że właśnie teraz w tym pancerzu i trzeba rozwalić te roboty, żeby on ten pancerz stracił. O, teraz się zorientowałem, że coś tu jest nie tak, przecież nie strzelam, o co tu chodzi. To jest pierwsze podejście moje do tego bossa. Ostatni boss w grze. Mamy jeszcze opcję, żeby doładować naszą broń. Teraz już myślałem, dobra, polowanie robimy. Polowanie na stateczki. Jeden stateczek i jeszcze głowę tam. Bo jak widać, zero mu zabieram. Drugi stateczek. Jeszcze to. Jeszcze nie był ten moment, kiedy zakumałem, o co chodzi z tym bossem. Jak zawsze, w każdej grze przeważnie jest jakiś sposób na bossa. O, i traci w tym momencie pancerz i można atakować już na spokojnie głowę. Bo potem jeszcze sobie, dobra, brzuch, no ale brzuch słabo, ale głowa. Teraz jest trochę lepiej. To nie wiem, czy nawet głowę, czy gdzieś tam ten jego róg na górze taki ma. To jest taki jakby nosorożec. Chociaż nie, nosorożec z takimi ruchami. Ewidentnie, opa. No i tu teraz, bo teraz kiedy się zorientowałem, że to są stateczki, ale mało ma zdrowia, też widać, mało ma zdrowia, jeszcze jeden stateczek, tyk. Dobra, padł i teraz tylko trzeba go dokończyć. Zwolnić, spowolnić, zostaje trochę w ognie, ale widać za bardzo to nic nie. Nawet nie palę się, więc, chociaż nie, palę. Tak, palę. Nie, to jest zagrożenie, że mam mało zdrowia, to czerwony trójkącik po lewej stronie. No i pada. Ostatni boss gry, szału nie było,
ale został pokonany. Teraz go właśnie... A, czy ja go tu przeskanowałem? Czy to był on? No tak, no widzimy go, więc... To było to, ten moment, kiedy trzeba przeskanować naszego stwora. Może on jest właśnie tutaj zepsuty na ten moment, że nie można go zeskanować. Właśnie zostało mi to jedno trofeum i jeszcze coś. Coś tam chyba było jeszcze do znalezienia. Jakaś jedna rzecz, ale to... Nie ma tu za wielu zakamarków, ale dobra, posłuchajmy. Ending me will sever that possibility. The knowledge will be lost. One of the universe's greatest mysteries will remain locked forever. Reconsider, human. You will never see your planet again. You're back. Personal log. Mission Specialist Kate Ward. The entity known as the Custodian, the one responsible for everything that happened to the SCAR team, has been destroyed. His existence endangered not only members of my team, but potentially all of Earth as well. And who knows how many more worlds. He was a product of recklessness rather than malicious intent. But the consequences of his actions were tragic, nonetheless. So many lives lost, including our mission commander, Richard Robinson. He will be dearly missed. Naya and her people, creators of this place, and of the Custodian, were, in many ways, similar to humans. Scientists, explorers, seekers. They discovered something incredible. Something that might hold the secret to all life. Perhaps this was a mystery that was not meant to be unlocked so soon. Their fate should be a warning to us all, but not a deterrent. If anything, I now know that even in the vastness of universe, there are others like us. People looking for answers. That gives me hope. And makes the great distance from home just a little smaller. Naya left us her gift, just as she said. The monolith has the coordinates of a planet that I hope supports human life. I believe it to be Naya's homeworld. I don't know what awaits us there. New dangers, new discoveries, perhaps even a means to return to Earth. These are all unknowns. But what is certain is that we stand together. Mike, Tam, and I. We are scientists. We are a team. We are SCARs. We will find our way home. I tak kończy się Scars Above, Metroidvania w kosmosie i napisy końcowe. Tak jak mówiłem, początek, jakiś tam środek i koniec.
Myślę, że bardziej się poświęcę metroidwaniach, kiedy jest istotne, gdzie jakie przedmioty znaleźć. A tutaj na ten moment chciałem przyspieszyć, bo nie mam za bardzo czasu, żeby to nagrywać się tak z komentarzem. Niech będzie tak to nagrane. Chciałem jeszcze zobaczyć tutaj, czy jest jakaś nowa gra plus, czy coś takiego, ale wychodzi na to, że nie ma. Więc kończę w tym momencie serię i oczywiście wracam do Wulong.